No i mamy koniec grudnia. Chodzę sobie po rabatkach, zaglądam, co wychodzi. Tu mamy irysy żyłkowane. Zobaczcie, jak wychodzą. Już są lekko przymrożone, a więc warto je zakopczykować. I chciałam Wam przypomnieć, kochani, że czas na bielenie drzewek. W tej chwili mamy godzinę 11. Bałagan na rabatkach, wiem, strasznie wieje. Mamy godzinę 11. Dochodzi prawie południe, a mam 13 stopni. Drzewka bielimy, kochani. Takie postanowienie noworoczne, bielenie drzewek, ale to dopiero jutro będę bieliła. Dzisiaj jeździłam kupić sobie wapno do bielenia. Chciałam Wam życzyć dużo zdrówka na nowy rok, żeby Wasze roślinki były piękne i pięknie kwitły. Tutaj mamy rododendron. Spełnienia marzeń, bo wiecie, co Wam potrzebne, ale zdrówko przede wszystkim. Wczoraj, przedwczoraj był filmik i okłamałam, że nic nie kwitnie na ogrodzie. Znalazłam roślinki kwitnące. Tutaj akurat mamy języcznik, paproć i rabatka obsypana liśćmi z wierzby. Także rośliny są zabezpieczone. Wiosną tu będzie piękna ziemia czarna, bo się liście przekompostują, a idziemy zobaczyć, co mi kwitnie. Tutaj wunerka się wietrzy, ale wieje. Ale tak ciepły wiaterek jak wiosną, wczesną wiosną. Obrazki włoskie się podnoszą. Część liści się wyłamała od śniegu. No i krecik zaczyna rządzić. Szuka robaczków, oczyszcza nam rabaty. Nie wykaniać go, niech sobie kopie. Dobra, idziemy zobaczyć, co zakwitło. Przynajmniej co się stara zakwitnąć. Laurowiśnia też piękna, zielona. Przy minus 17 i minusowych w ciągu dnia. Tam było chyba 3 dni takie. Też się pięknie trzyma. Ale zobaczcie, tutaj jest rabatka taka bardzo brzydka. Dużo liści nawiało, ale tak ma być. I znalazłam kwitnącą roślinkę. A jest to miodunka. Powinna mieć kwiaty bardziej ciemniejsze, takie pod czerwień. Ale zobaczcie, stara się. Także mam kwiatuchy na ogrodzie ostatniego dnia grudnia. Jutro będzie już 2023 rok. Ja chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować. Dużo Was osób przybyło, ogląda, miłe komentarze. Oj, wieje. Także serdecznie Wam dziękuję, że jesteście. Spotkamy się w 2023 roku już. Do wiosny też 80 parę dni nam zostało. Ale jeszcze prawdopodobnie na pewno przyjdą silne przymrozki. I takie tutaj, zobaczcie, mamy na przykład krokusiki. Zobaczcie, jak wychodzą. Jeżeli przyjdą silne mrozy, a nie będzie śniegu, warto coś tam narzucić zawsze na nie, żeby ochronić roślinki przed, no akurat mi się teraz nie uda, bo wiatr wieje, ale ochraniamy roślinki przed utratą ciepła, idzie do góry, zabezpieczamy. Tak samo robimy z tulipanami. Zobaczcie, jakie duże tulipany. Tak nie powinno być, one powinny sobie jeszcze spać. Tu też już wyłażą krokusy, ale będziemy je zabezpieczać. Ale jak spadnie śnieg, to będzie dobrze. A jak nie, to kupić sobie maszynę do robienia śniegu. Wiecie, że kiedyś o tym myślałam, ale mówię, już nie będę przesadzać. Nie będę śniegu produkowała na ogrodzie. No, rządzi krecik, ale on wyjada pędraki. Tutaj też już mamy tulipaniki bardzo duże. Zobaczcie, lekko poprzymrożane czubki. Też będzie trzeba je zabezpieczyć. Na wale przeciwpowodziowym mam bardzo dużo ziemi od kreta. Także będę zbierała sobie tą ziemię i będę nasypywać na roślinki cebulowe. Tutaj mamy śniedka. To on jest tak odporny, że nawet widzicie, na wierzchu ma cebulę
jemu nic nie będzie. Jego nie musicie kopczykować. Tutaj też mam liście nasypane na chosty. Też są pozabezpieczane. Teraz chroni je słoneczko. Przed słoneczkiem. Pod azalią rośnie jarzmianka i również zaczyna nam produkować już pączki kwiatowe. Niedługo nam zakwitnie, drobne, białe kwiatuszki. Bardzo mocno rozrasta się przez pędy podziemne, także trzeba trzymać tą roślinkę w ryzach. Już się doczekać nie mogę wiosny, jak codziennie będzie coś nowego pokazywało kolor kwiatka, a ja będę chodziła i szukała. Tak prezentuje się kalnia, niezabezpieczona. Bardzo ładnie sobie poradziła. Pierwszy rok zabezpieczamy roślinę, jeżeli jest młoda. A teraz sobie fajnie poradziła. Oczyszczałam ją ze śniegu, bo by się połamała i już widoczne są pączki kwiatowe. Bardzo ładne, duże kwiaty ma. Z dodatkiem czarnego oczka w środku. Roślinka nadająca się razem z azaliami, z wrzosami, bo lubi kwaśne podłoże. Na skalniaczku mokro, wilgotno, to i bardzo dużo mchu. Też będzie trzeba wapno rozsypać. A tutaj mamy łożący wilczomlecz, który również już chce wiosny i zaczyna produkować pączki kwiatowe. Ale jeszcze, kochany, musisz poczekać. Zobaczcie, ile mam mchu, także zabawy wiosną będzie. Już trochę rozsypałam sobie dolomitu, ale on tak mocno nie pomaga i będzie trzeba zruszyć ziemię delikatnie. Spodem mamy krokusy, więc nie hakam głęboko, tylko ściągam ten mech i dosypuję nowej ziemi sobie z kompostownika. Pamiętacie, jak pikowałam małe pierwiosnki? Zobaczcie, poradziły sobie takie małe kruszynki. Więc jak mówiłam, pierwiosnki bardzo małe są odporne. Tutaj mamy całe ich poletko, ale będziemy pikować je wiosną, jak troszeczkę podrosną. Chwasty można wyplewić, ale bym poplewiła. I będziemy obserwować, jak rosną. Tutaj jeszcze pączków kwiatowych nie widać. Bardzo fajnie sobie radzą. Wczesną wiosną pamiętajcie usuwać te liście, bo one będą pleśniały i roślina nam będzie gniła. Tutaj mamy pierwiosnka, który postanowił sobie wydać kwiatka. Takie małe akcenty, a tak cieszą. Zobaczcie, pączek kwiatowy, kolor różowy i mam wiosnę. Dobra, kończę, idę. Muszę popodlewać kwiaty w domu, popatrzeć na robactwo. Na ogrodzie to bym robiła, ale wiatr wieje nieprzyjemny. Tutaj też mamy, widzicie, krokusy. Krokusy po prostu nakryjemy listkami, ochronimy je przed słoneczkiem, który nagrzewa nam ziemię. A jutro zabieram się za bielenie drzewek. Drzewa będę chroniła przed słoneczkiem, a więc nie dajemy wapna wczesną wiosną, tylko teraz można już zabezpieczyć korę, żeby nam się nie nagrzewała. Dobra, kończę. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Szczęśliwego nowego roku i zdrówka. Pa! My ass.